Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W sieci coraz więcej plotek o następcy PlayStation 4, czyli PlayStation 5. W związku z tym nic dziwnego, że pojawia się mnóstwo pytań, czy warto teraz kupić PlayStation 4, czy lepiej już poczekać na PlayStation 5. Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować ten kanał. Miłego oglądania! Pierwszy aspekt, na który chciałbym spojrzeć, to oczywiście gry, bo konsole kupujemy po to, żeby jak najwięcej grać. A od momentu premiery PlayStation 4, czyli od 2013 roku, wyszło tych tytułów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Samych tytułów, które na Metacritic dostały ocenę powyżej 82 punktów, jest ponad 200, także teraz jest najlepszy moment, żeby nadrobić zaległości. W tym miejscu należy również wspomnieć o tytułach ekskluzywnych dla platformy PlayStation 4, a tytuły te praktycznie rok w rok zdobywają tytuł gry roku. God of War, Detroit, The Last of Us Remaster, Bloodborne czy Uncharted 4 to są tytuły, które trzeba koniecznie zagrać, a możecie je w tym momencie wyrwać za kilkadziesiąt złotych na Allegro. Drugim, ale równie ważnym aspektem jest oczywiście cena konsoli. Za PlayStation 4, polując na dobrą okazję w dużym markecie, zapłacicie około 900 zł. Natomiast PlayStation 4 Pro zgarniecie już za 1500 zł. Zadajecie sobie pewnie pytanie, co ja zrobię z konsolą PlayStation 4, jeśli za rok czy półtora roku wyjdzie jego następca, czyli PlayStation 5. Ale wasza konsola przecież nie utraci całkowicie wartości. Zawsze możecie ją odsprzedać na Allegro za kilkaset złotych, pozyskując tym samym wkład już na nową generację konsol. A dla tych jeszcze bardziej oszczędnych, zawsze pozostaje możliwość zakupu konsoli używanej na Allegro. PlayStation 4 szczyci się dość wysoką bezawaryjnością, także bez obaw można kupować używane egzemplarze. Kolejnym aspektem przemawiającym za opłacalnością zakupu PlayStation 4, o którym nie możemy zapomnieć, jest oczywiście PlayStation VR. W tym momencie zestaw gogli kupicie za około 800-900 zł, także razem z PlayStation 4 Slim za cenę 1800 zł możecie przetestować w zaciszu swojego domu prawdziwe możliwości wirtualnej rzeczywistości. Moim zdaniem jest to gra opłacalna, bo takie tytuły jak Astro Bot czy Firewall to są tytuły, które trzeba zobaczyć na własne oczy, a są one tytułami ekskluzywnymi dla platformy PlayStation. Także podsumowując, mamy dostęp do dużej biblioteki gier, dużo oczywiście gier używanych na serwisach aukcyjnych kupicie już za kilkadziesiąt złotych, sama konsola w tym momencie w sklepie nie jest już droga, do tego dostęp do gogli wirtualnej rzeczywistości, na których możecie za dobrą cenę sprawdzić, o co chodzi w tym całym VR-ze. Moim zdaniem w tym momencie jest najlepszy moment na to, żeby zakupić konsolę PlayStation 4, jeżeli jeszcze nie graliście w tytuły z ósmej generacji. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, czy macie już konsolę tej generacji, czy czekacie na konsolę następnej generacji, a może gracie tylko na PC-cie. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć! Hey.